Pamiętacie tego kolesia z GTA Vice City, który na początku przykleił się do Tomka niczym mucha do świeżego gówna, a na koniec to wypiął na niego tyłek, bo czuł się źle traktowany? Tak, dobrze myślicie, jest to alternatywna definicja Lensa Vensa, komunisty propagującego podejście, czy się stoi, czy się leży, 1500 się należy. Sorry, że tak ostro, ale generalnie ciężko inaczej spojrzeć na tę sytuację. Jak to w ogóle wygląda? Dwóch mężczyzn prowadzi biznes, w którym jeden z nich robi 90% roboty, no a przez tego drugiego z kolei są same kłopoty, no i ten drugi chce dzielić się zyskami na pół, wiadomo. No a jeżeli ten pierwszy powie, że nie no jak, co to ma w ogóle być, to ten drugi się obrazi. Najgorsze jest to, że Lensa summa summarum obraża się dość ciężko. W końcu jest to swego rodzaju postać tragiczna. Jego matka ćpunka miała go w dupie. Wolała ona sobie niestety regularnie dawać w dynks po kątach, zamiast zajmować się własnym dzieckiem. Z tego też powodu finalnie Lensa oraz jego brata wychowywała ciotka Enid. Nie zmienia to faktu, że jego brat Vic Vance wyrósł na bardzo dobrą, empatyczną i wrażliwą osobę. Z kolei Lens? Ano, Lens wyrósł na debila. Kompletny brak kompetencji. Wrodzony talent do wkurwienia ludzi, no i oczywiście niestabilność emocjonalna. No i przy okazji niski loraz inteligencji. Czasami jak widać, z naturą się nie wygra. Opieka i troska ze strony ciotki Enity nie wystarczyła do tego, aby wygrać z genami, które to Lensowi przekazała matka. Ale no właśnie, ostatnio sobie tak myślę, analizuję, kalkuluję, tu coś tego, no i do głowy wpada mi pewien totalnie odklejony od rzeczywistości pomysł. Co jeśli Lens wiedział, co święci się, jeżeli chodzi o transakcje w Viceport na początku gry? No wiecie, w tej co kozaczek Sony Pomporotti wysłał Tomka do Vice City, co by ten mu nieco koksiku od Vensów odkupił. Jak pamiętamy doskonale, pi razy oko w połowie wymiany, przyszły jacyś ninja i rozdupcyli całą imprezę w p***u. Koniec imprezy! Wiele wskazuje na to, że finalnie to ten amator wyścigów konnych Diaz stał za tym wszystkim i że to on prawdopodobnie okazał się być sensejem, który to wysłał swych ninjów, aby ci ukradli Tomkowi jego kokainę. Jak też się w dalszej części odcinka okaże, nic nie stało na przeszkodzie, że Lens mógł wiedzieć o tym całym zamieszaniu. Ba, nawet on sam mógł powiedzieć Diazowi o tej transakcji. Najlepsze jest to, że w Vice City Stories całkiem sporo intrygujących rzeczy można w tym temacie znaleźć. Bardzo zgrabnie one do tej całej teorii nawiązują i bardzo fajnie pokazują, że to wszystko wcale nie musi być jakąś mocną, za daleko idącą, bezsensowną spekulacją. Także dziś pokażę wam, że ten cymbał Lens, postrzegany za totalnego gamonia, aspirował do bycia pozbawionym skrupułów, geniuszem zła. Zatem do rzeczy. Zaczniemy sobie od tego, jak wyglądała relacja braci Vance w Vice City Stories. W skrócie mówiąc, Lens w większości sytuacji pakował swojego brata w kłopoty, no i do tego giga go f***wiał. Wiktor oczywiście nigdy nie marnował okazji, aby na niego ponarzekać i zwyzywać od degeneratów. Zresztą sami posłuchajcie. So what am I? A handicap, huh? Your dumbass, low life, no good brother? Something like that. Yeah, well, I'm not the one who got kicked out of the army. No, you're the asshole who got kicked out of the Boy Scouts. My problem is you're gonna have us both killed because you're a moron. What, tough guy? What did you say to me? When will you grow a f***ing brain? Lance! You useless, degenerate asshole! What have you gotten us into, you dumb s***? No, you can barely tie your own shoelaces. You telling me how to behave? Stupid? Oh, no, 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 you passed stupid and kept on going. Straight on into f***. Jak widać, Vic nie omieszkał marnować tych wszystkich okazji do tego, aby przypomnieć swojemu bratu, że ten jest idiotą. Owszem, czasami troszkę przesadzał, ale w większości sytuacji Lens po prostu po raz kolejny odwalił jakiś przypał i mu się po prostu należało. Można było momentami odnieść wrażenie, że Vic tak naprawdę znosił go tylko dlatego, że była to, no, jakby nie patrzeć, rodzina. Nigdy jednak nie brał go na poważnie i raczej nie widział go jako równorzędnego partnera w interesach. Raczej Lens dla Vica był jedynie małym, głupiotkim braciszkiem, za którego to tyłkiem wiecznie trzeba biegać i wyciągać z szamba, w które ten co kawałek wpada po uszy. Pytanie tylko, czy aby na pewno Vic miał tutaj rację. Oczywiście k***a, że tak. No spójrzcie na to. Lens pewnego razu dupnął sobie parę kreseczek swojego własnego towaru, po czym wsiadł w helikoptera i zaczął rozrzucać cały ten wart krocie koks po Vice City. Strach było mu cokolwiek powierzyć. Każdy dzień mógł przynieść kolejny odwalony przez niego szajs. Lens jednak, jak to on, myślał, że jest zajebisty, no i że odwala super robotę. No i dlatego też domagał się lepszego traktowania. Podobnie zresztą jak wtedy, kiedy działał z Tomkiem. Ta, no i ogólnie to jest jeszcze jeden moment, który będzie kluczowy w całej tej historii, także teraz proszę się skupić, kurde. Pewnego razu bracia Vance byli u Diaza, no i akurat Vic zaczął się drzeć na swojego brata, bo ten znowu coś tam odwalił.
No i to wszystko na oczach Diaza, więc Lance się trochę zawstydził, no i przeprosił Ricardo, mówiąc coś w stylu, że sorry stary, ale czasami starsi bracia walczą o to, aby udowodnić sobie, który jest tym prawdziwym samcem alfa. No i teraz ważne, Diaz odpowiada na to tak. Wiem, dlatego ja swojego zabiłem. To, do czego zmierzam, to to, że Lance w późniejszym etapie mógł zainspirować się Diazem. Lance miał już serdecznie dosyć tego, jak traktował go Vic. W pewnym momencie mu się przelało i postanowił Vica kropnąć. Sam rzecz jasna nie miał odwagi, więc postanowił, że zrealizuje ten plan podczas transakcji w Viceport. Będzie to idealna okazja, żeby ktoś załatwił ten temat za niego. Wiem, że brzmi to dziko, ale serio, jest sporo momentów, które tę teorię bardzo dobrze argumentują. Już podczas samej transakcji w Viceport dziwnie to wygląda. Vic idzie z walizami z Coxem na spotkanie z Tomkiem, a Lance normalnie elegancko chilluje w helce. Zero obstawy, zero jakiejkolwiek broni w pogotowiu, nic. Jedynie gandzi od Batmana w gębie mu zabrakło. Wygląda to tak, jakby Lance wiedział, że transakcja zostanie przerwana przez tych ninjów, no i świadomie wysłał brata na śmierć. No dobra, ale żeby nam się to wszystko nie pokićkało w łepetynie, to podsumujmy sobie pierwszą część tego odcinka. Lance był niekompetentny i zachowywał się jak dureń, stąd Vic traktował go lekceważąco. Lance natomiast chciał być traktowany na równi. Był całkowicie przekonany, że na to zasługuje. W rzeczywistości natomiast ani trochę na to nie zasługiwał, bo był totalnie useless gamoniem. Gamoniem był też rzekomo brat Diaza. Diaz raz podzielił się anegdotką, że zabił swojego brata. Lance w końcu miał dość, że Victor patrzył na niego z góry i zainspirowany historią Diaza postanowił sprzątnąć Vica w ramach zemsty. Co więcej, wiele wskazuje na to, że Lance zrobił to też po to, aby zaimponować Diazowi, no bo chciał z nim współpracować. To też będzie istotne, także proszę zapamiętać. Aby sprzątnąć Vica, Lance powiedział Diazowi o transakcji w dokach. Lance, jak wiemy z Vice City Stories, pracował z Diazem i ogólnie panowie mieli dosyć dobre relacje. Oczywiście Diaz go dymał dla własnych interesów regularnie, ale o tym kiedy indziej. Tak czy siak, wiadome było, że podczas wymiany zatrudnieni za pośrednictwem Blacka przez Diaza ludzie będą walić w osoby, które trzymają Forese i Draghi, aby te fanty przejąć. Wiadomo. Wiadome było też to, że ofiarami wymiany będą zarówno ludzie od Forellis, jak i ktoś z braci Vance. Stąd właśnie Lance pozostał w helikopterze, no bo wiedział po prostu, że jak pójdzie na miejsce wymiany, to także prawdopodobnie zostanie zaciupany. To wszystko idealnie łączy się z tym, że Diaz miał wielki interes, aby trzymać Lance'a blisko siebie. Diaz to bowiem jedyna osoba, dla której Lance był przydatny. Lance dobrze spełniał się w roli informatora Diaza i nie tylko. Otóż pewnego razu po tym, jak dał sobie w dynks, zadłużył się u Diaza, dzięki czemu Diaz mógł skorzystać z usług Vica, który to z kolei musiał spłacać te długi. Dzięki temu Ricardo zyskał gościa Big Cojones, który finalnie naprawdę wiele dobrego dla niego zrobił. Gdyby nie Lance, to nie miałoby to miejsca. Jeszcze innym razem Lance mógł być szpiegiem Diaza w szeregach Tomka, informując Ricardo o tym, jak Veresetti sobie radzi w rozwikłaniu zagadki z Viceport, albo czy mafia, która stała za Veresettim, nie zamierza pierdylnąć jakiegoś nalotu. Niemniej wszystko posypało się wówczas, gdy po śmierci Vica Lance musiał sobie znaleźć nowego Sugar Daddy, no bo sam ni ch**a sobie nie radził. Idealnie do takiej roli nadawał się Diaz, człowiek z dużymi koneksjami, sporym gangiem, a do tego baron, królujący na lokalnym rewirze. Do tego Lance mógł jeszcze zaimponować Diazowi tym, że jest w stanie zabić swojego własnego brata, czyli dopuścić się tego samego czynu, co Mr. Ricardo jakiś czas wcześniej. Wszystko cacy, ale no w praktyce okazało się, że Diaz, podobnie jak Vic, miał na Lance'a najzwyczajniej wywalone i traktował go co najwyżej jak chłopca na posyłki, no a nie jak równorzędnego partnera, czyli tak jak sam Lance by sobie tego chciał. Nie ma co się dziwić. Zadufany, zapatrzony w siebie, egoista, kozak, który nie umie se DVD podłączyć, Ricardo, nawet Tomiego przez długi czas traktował tak samo. Diaz już taki był. Wszystkich dookoła traktował jak nic nie warte łajzy. Lance zatem raz kolejny w poczuciu krzywdy, raz kolejny pod wpływem podejrzanych substancji, postanowił zatem, że sam rozp***li cały gang Diaza i samego Ricardo rzecz jasna też. Dlaczego? Ano, bo Tommy potrzebował jeszcze trochę czasu, żeby się namyśleć, więc Lance'owi, no, nie chciało się czekać. Ponadto oczywiście Lance widział, jakim kozakiem jest Tomek, więc zabicie Ricardo to było coś, czym Lance chciał mu zaimponować zawczasu. Rzecz jasna po to, że jak Tommy będzie u władzy, to żeby pamiętał o Lance'ie i zaproponował mu jakieś tam partnerstwo. Gra z kolei sugeruje nam, że Lance chciał dorwać Diaza, no bo szukał on wendetty za swojego brata, a de facto tak naprawdę mogła to być kwestia czysto biznesowa. Wracając do wydarzeń z GTA Vice City, to akcja Lance'a została oczywiście spektakularnie sfejlowana. Fart chciał, że Tommy przyszedł Lance'owi z pomocą i wyratował jego durne dupsko z opałów. Po tym wszystkim rzecz jasna, to Tommy stał się tym idealnym sugar daddy, którego to Lance obrał sobie za cel. W
Finalnie Tommy z pomocą Lensa dopada Diaza. Lens po raz kolejny jest uradowany i przekonany, że Tommy jest tym gościem, który nie będzie go traktować tak jak wszyscy inni wcześniej. No i co się dzieje? Ano oczywiście, że Tommy traktuje Lensa jak sugusa. Dlaczego? No bo ten się do niczego nie nadaje. Popełnia błąd za błędem, do tego mazgali się jak baba i chleje wódkę w barze Tommy'ego. Tomek w końcu mówi mu, żeby ten się ogarnął. Zwraca mu w pewnym momencie dobitnie uwagę na to, że takie postępowanie nie będzie tolerowane. Z kolei Lens oczywiście nie uderza się w piersi i nie przyznaje mu racji, tylko dzwoni do Tomka i mówi mu, że ten narobił mu siary przy chłopakach i lipa jest. Oczywiście Tommy nie daje sobie w kaszę dmuchać i olewa te durne teksty Lensa. Co zatem robi Lens? Ano Lens finalnie zdradza Tomka. Dostrzegacie tu jakieś podobieństwo, prawda? Ten gość zrobił ten sam proces 3 razy z rzędu. Na początku z własnym bratem, potem z Diazem, a na końcu z Tomkiem. Lens po raz 4 spróbował znaleźć kogoś, kto postawi go na równi w roli partnera. Pewnie skończyłoby się to tak samo jak wcześniej, ale nigdy się o tym nie dowiemy, bo Tommy jako kompletny wariat rozp***ł te całe mafie Lensa i Sonny'ego w drobny pył. Jeżeli to wszystko jest prawdą, to trzeba przyznać, że Lens owszem, może jest chodzącym nieszczęściem oraz żałosnym nieudacznikiem, ale dla forsy i wpływów zrobi absolutnie wszystko. Oczywiście jest to podejście godne pogardy, lecz chodzi właśnie o pokazanie tego, jak zmotywowany był Lens w tym swoim chorym dążeniu do tego, aby dostać tę swoją uczciwą działkę. Przez to, że tak bardzo dążył do tego z dupy wziętego celu, to nie widział, że powiela cały czas ten sam schemat. Ani Vika, ani Diaz, ani Tommy nie dali mu tego, czego oczekiwał, a ten dalej znalazł sobie kolejną ofiarę, czyli Sonny'ego. By the way, to Sonny po przejęciu willi Tommy'ego, gdyby taka sytuacja zaistniała, pewnie i tak Lensa by od razu kropnął, no bo w mafii przecież nie ma zbytnio miejsca na zdrajców. Dajcie znać, czy waszym zdaniem ta teoria to coś, co rzeczywiście miało miejsce, czy raczej jest to coś pokroju bezsensownej teorii spiskowej od The Truth'a. Dziękuję tymczasem, że byliście, dziękuję patronom za olbrzymie finansowe wsparcie, no i mam nadzieję, że słyszymy się już niebawem w kolejnym filmie. Trzymajcie się i do zobaczenia, strzałeczka.